Lasery medyczne Fotona umożliwiają przeprowadzenie szeregu zabiegów z różnych dziedzin. Między innymi jest to dermatologia, medycyna estetyczna, ale również chirurgia czy ginekologia. Fotona Spectre SP są to dwa komplementarne lasery Dualis SP, które pozwalają wykonywać najszerszy zakres zabiegów estetycznych dostępnych w jednym systemie. Wyróżniamy tutaj dwa lasery. Pierwszy z nich to laser erbowo-jagowy. Osiąga on maksimum efektów przy minimalnej głębokości penetracji wiązki laserowej. Świetnie sobie radzi w usuwaniu blizn trądzikowych. Jest niezwykle precyzyjnym urządzeniem do usuwania mikron po mikronie wszystkich zmian skórnych. Drugim z laserów wchodzących w skład Fotony Spectre SP jest laser neodymowo-jagowy. Gwarantuje on najgłębszą dostępną obecnie na rynku penetrację promienia lasera. Jego ogromną zaletą jest możliwość sięgnięcia do najgłębszych struktur bez obawy uszkodzenia naskórka, a dodatkowo może być stosowany do każdego rodzaju skóry. Każdy z nas oczekuje precyzji, bezpieczeństwa oraz szybkości. Lasery Fotona Spectre SP dostępne w Almedica pozwalają sprostać tym oczekiwaniom poprzez efektywne oraz precyzyjne zabiegi. Chłodzenie zimnym powietrzem jest złotym standardem w przypadku zabiegów z użyciem lasera neodymowo-jagowego. Celem chłodzenia zimnym powietrzem jest ochrona naskórka przed przegrzaniem. Zabieg laserowego usuwania naczynek przy użyciu lasera Fotona Spectre jest jedną z najbardziej efektywnych i bezpiecznych metod radzenia sobie z tego typu problemami skórnymi. Kolejną zaletą wykorzystania tego lasera jest fakt, iż zabieg jest praktycznie bezbolesny. Pacjenci odczuwają jedynie lekkie pieczenie, które nie jest zbyt dokuczliwe. Zabieg ten pozwala na korekcję zmian naczyniowych, przez co uzyskujemy satysfakcjonującą poprawę u pacjenta. Wytwarzany przez laser strumień światła dociera do naczynia krwionośnego, gdzie jest absorbowany przez hemoglobinę, która jest jego chromoforem. Następnie wytwarza się energia cieplna w procesie termolizy, co powoduje wysuszenie naczynia krwionośnego. Końcowym etapem jest wchłonięcie naczynia krwionośnego przez organizm i w zależności od pacjenta trwa to od kilku dni do nawet kilku tygodni. Przebarwienia są częstym problemem skóry występującym u pacjentów. Są to brązowe plamy pojawiające się na twarzy u osób dorosłych. Najczęściej występują na czole, policzkach, nosie i nad górną wargą. Zmiany barwnikowe mają postać plam o kolorze od opalenizny do ciemnobrązowych, rozmieszczonych zazwyczaj symetrycznie. Zabieg na przebarwienia składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest to peeling laserowy, który między innymi ma za zadanie złuszczyć martwy naskórek, zmniejszyć rozszerzone pory, wyrównać koloryt skóry, ale również spłycić zmarszczki. Drugim etapem jest działanie już na przebarwienia. Światło lasera jest pochłaniane przez barwnik melaninę występującą w nadmiarze w przebarwieniach. Gdy zawierające je komórki osiągną wystarczająco wysoką temperaturę, ulegają one zniszczeniu. Rozstępy powstają poprzez zerwanie włókien kolagenowych w skórze, czyli poprzez nadmierne jej rozciąganie. Laser Fotona Spectre, działając na skórę, pobudza ją do wytwarzania nowego kolagenu, co sprawia, że laserowe usuwanie rozstępów jest metodą niezwykle skuteczną. Początkowe rozstępy przybierają kolor czerwony, aby z biegiem czasu przejść w odcienie bieli. Walkę z nimi warto rozpocząć ich jak najwcześniejszym stadium. Zabieg składa się z trzech procesów. Pierwszym z nich jest ujędrnienie skóry. Następne polegają na termicznym uszkodzeniu naskórka. Przedstawione zostały tylko niewielkie możliwości wykorzystania lasera Fotona Spectre. Almedica oferuje unikatowy zabieg endoliftingu 4D, który pozwala na regenerację oraz lifting skóry twarzy i szyi. Laser ten wykorzystywany jest nie tylko w medycynie estetycznej, ale również w leczeniu chrapania, nietrzymania moczu czy usuwaniu żylaków.